Cześć. Ostatnio nasze zajęcia zakończyliśmy na stworzeniu pierwszego programu i pokazaniu najprostszych kombinacji na stringach. Tak jak właśnie tu widzimy, to jest z poprzedniego odcinka. Czyli możemy sobie zacząć kolejną lekcję. Nazwiemy sobie lekcja druga. Tworzymy sobie lekcja druga. No i pojawia nam się nowe okno. Tak jak widzimy, mamy tego z powrotem main. To nawet powinniśmy dzisiaj to już poruszyć. Co jeszcze tu można było pokazać? Też jeżeli zobaczyłaś już pierwszy film i odniosłaś się właśnie do tego odnośnika, który znajdował się w górnym prawym rogu, no to już pewnie wiesz, co znaczy coś takiego. No to sobie wyprintujmy to. I widzimy wid. Jeżeli byśmy sobie widzieli inaczej, czyli 1,5, to mamy kolejne wycięcie naszego itaj. Mamy kolejne wycięcie stringa. Ale tak jak mówiłem, też w prawym górnym rogu w tym filmie pokazuje się film odnoszący się do działania na stringach. Ok, to zaczynamy lekcję drugą. Czego dzisiaj się dowiemy? Dzisiaj dowiemy się typy danych. O co będzie w ogóle chodziło? No, tak jak już wspomniałem w poprzednim filmie, jeżeli mieliśmy 5 dodać 5, no to logicznie na logikę powinniśmy dostać 10, natomiast my otrzymywaliśmy 55. Dobra, to jest to, o czym powiedziałem, nie zmieniłem lekcji, czyli sobie zmieniamy. Możemy tu zrobić boot edit configurate. No i tu sobie zmienimy, że lekcja pierwsza, to aktualnie sobie przypiszemy, że to będzie lekcja druga. Zmienimy to teraz. No i teraz otworzymy i otrzymamy 55. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli weźmiemy sobie, zrobimy coś takiego jak funkcję type, no to zobaczymy, wrzucając tam właśnie tą piątkę, że on tego nie rozumie jako liczbę. Dlaczego tak się stanie? Widzimy, że zwróci nam klasę string. String, czyli napis. Czyli my możemy działać operacjami matematycznymi na danych liczbach. Natomiast jeżeli damy to sobie liczbę 5, no to zwróci nam ona integer. Integer jest liczbą całkowitą, czyli po prostu liczbą pełną. No to jeżeli damy mu 5,5, ponieważ przecinka tu nie używamy, no to mamy float. Float to jest liczba zmiennoprzecinkowa. Co można powiedzieć? No po prostu liczba, która posiada przecinek. To jest dla nas najważniejsze, żeby to wiedzieć. W takim razie, jeżeli my wiemy, że nie możemy ze sobą łączyć stringa z intem lub inta z floatem, teraz sobie to pokażemy nawet, że nie możemy tego połączyć, dodamy sobie do tego piątkę, no to widzimy, że już nam się w ogóle zaczyna coś świecić, że już mu coś nie pasuje. No i to tego nie przepuści, ponieważ nie możemy dodać floata i stringa. No ale jeżeli damy tu teraz integer, czyli zrobimy sobie po prostu piątkę, no to jak przed chwilą właśnie pokazaliśmy, 5,5 to jest po prostu float, to jest 5,5, a integer to jest 5. No i to już możemy dodać. Liczby ze sobą możemy dodawać. Czyli jeżeli dodaliśmy ze sobą tak, to ten hash oznacza po prostu komentarz. Czyli jeżeli my chcemy coś takiego zrobić, to wtedy float plus int, czyli float plus integer, no jest równy float. Czy zawsze tak będzie? No sprawdźmy sobie. Możemy sobie dodać na przykład 10,2 plus 2. No to powinniśmy otrzymać 12,2 i tak też wynik otrzymujemy. I teraz możemy z tego dokładnie to samo sobie skopiujemy. OK. No i w tym momencie możemy sobie zrobić coś takiego, że to sobie obłożymy nawiasem i wsadzimy sobie type'a. Czyli zobaczymy, jaki to jest typ. No mamy znowu float int da nam float. No i tak nam to będzie zwracało cały czas, że będziemy mieli floata, no bo float ma przecinki. No OK, ale w takim razie my chcemy się wycwanić. My po prostu chcemy na przykład nie używać przecinków. Dużo razy nie będziemy mogli użyć przecinków w programowaniu, na przykład odnosząc się do list, które jeszcze poznamy.
Dobra, weźmiemy sobie to w nawias i ułożymy to integerem. No to integer, mimo że liczba będzie typem float, to my to sobie obłożymy integerem, czyli powiemy, że mimo, nieważne co to wyszło, my to chcemy zamienić na integer. No okej, okay. No to więc powinno nam uciec końcówkę, no bo 12 jest liczbą całkowitą, bez kropka cokolwiek. No to zobaczmy wtedy jeszcze float plus float. Jeżeli damy, że na przykład mamy, no moglibyśmy też wymyślić float, że na przykład jest piątką, plus float czwórka, no to jak zobaczymy sobie, wyświetlimy, to mamy 9.0. To trzeba właśnie podkreślić w tym, że jeżeli chcemy, że możemy też wymusić, żeby mieć po prostu .0, no to muszą być to dwa floaty. A to w takim razie, czy jeżeli zrobimy z tego integera, czyli dodamy sobie 5 plus 4, który też będzie równy 9, no to jeżeli to obłożymy teraz floatem, czyli zmienimy mu na hama, no to otrzymamy 9.0. Też zadziałało. Możemy tak postępować. No tak, ale jeżeli po prostu damy sobie piątkę i będzie powiemy, że to jest float, no to okej, to jest string. String zamienił nam się po prostu też na liczbę. I to będzie bardzo często wykorzystywane przez nas, że my będziemy otrzymywali jakiś ciąg znaków, a my będziemy sobie przerabiali na inta lub floata. To akurat jest strasznie ważna rzecz przy tym, co będziemy chcieli później robić. No okej. Okay. Jest jeszcze taki typ jak boolean, czyli na przykład type true, czyli wartości logicznych true i false. My widzimy, że true to jest bool i false też. To będzie akurat dla nas bardzo przydatne, bo będziemy tak w większość rzeczy, na przykład pętli, będziemy przez to rozumieć. Tu też mamy typ boolean. No to teraz, jak już wiemy, że tu działa dodawanie, no to 10 odjąć 2.2, no też nam zwróci floata, czyli będzie 7.8. Nie musimy nic więcej pisać, tylko po prostu, że print, czyli wypisz i dajemy działanie matematyczne. No okej, okay. No to lecimy dalej. Co jest w dalszym działaniu? W dalszym działaniu otrzymujemy też coś takiego, że możemy sobie to pomnożyć. Czyli na przykład print 4 razy 3, no to wiemy, że powinno wyjść nam 12. Gwiazdka, no to u nas jest jako mnożenie. Czyli sobie puszczamy, mamy wynik 12. No wiadomo, jeżeli będziemy chcieli .0, no to użyjemy floata, żeby to obłożyć, albo po prostu pomnożymy to razy 3.0, bo wtedy wymusimy jej typ. Dobrze, no i teraz zmierzamy do następującej rzeczy. Mamy 7.5 podzielić przez 2.3. Nawet 2.5. Zróbmy, żeby najpierw wyszła liczba cała. No i mamy 3.0. No to czyli wszystko działa. Jedna kreska ukośna to jest znak dzielenia. Czyli dzieli nam, no to w takim razie zobaczmy, że to jest print 50 przez 20. To powinno nam dać 2.5. No i taki wynik też otrzymujemy. Więc wszystko chwilowo się zgadza. Co się stanie, kiedy zrobimy 50 przez 20, tylko że już z dwoma kreskami? 50 z dwoma kreskami oznacza, że my otrzymamy liczbę całkowitą. Czyli nie obchodzi nas to, co jest za. No, co się stanie, jeżeli na przykład sugerowalibyśmy się, że będzie przybliżenie? Czyli na przykład 2.9. Czy tam 2.6. No to możemy zrobić, że tu zrobimy na przykład 59. Wiemy, że będziemy bardzo blisko 60, czyli bardzo blisko trójki. Ale jak wyświetlimy to, to dalej otrzymamy 2. Ponieważ oznacza to, że ten typ jest zawsze float. Ponieważ my zbieramy tylko wartość z całkowitą z tego, więc nie interesuje nas zupełnie nic innego. No i co dalej z tym można zrobić? Jeżeli mamy już takie działanie zrobione, że już wiemy, co to jest wartość całkowita, czyli wyciągamy, no to teraz sobie wyciągnijmy to, co jest poza. Czyli załóżmy, jeżeli zrobimy sobie 55 przez 20, no to otrzymamy wynik dokładnie 2,75. No i teraz wypiszemy sobie coś w tym stylu, żeby oddzielić to, co chcemy zobaczyć bardzo fajnie.
OK. I dobra, tu jeszcze pokażemy jedną rzecz. Print. Żeby nie pisać tyle razy haszu, no to po prostu zrobimy 15 razy to. Razy ten hash. Możemy mnożyć stringa, no ponieważ to będzie powiększenie go tyle razy, czyli 15 razy wypiszemy to samo. No i teraz będziemy mieli, no okej, akurat tu się machnąłem, bo akurat napisałem na górze 14. Chciałem zrobić podwójne linie. Czyli możemy mnożyć, jak napiszemy sobie KO, 14 razy to 14 razy wypisze nam KO. No okej, mamy to. To sobie pójdźmy. No i teraz widzimy, wracając do tego. Chcę wyciągnąć sobie liczbę całkowitą i jej końcówkę, czyli to, co nie jest wartość tego układu. Czyli piszemy sobie print 55 przez 20. Możemy zrobić to dwukrotnie, no to wtedy mamy, że dostaniemy wartość całkowitą. No ale jak wtedy odwołać się, żeby mieć samą końcówkę? Do tego służy takie coś jak modulo i to jest 55% 20. To oznacza modulo, czyli że to, co chcemy mieć za, czyli sekundka, tu mi coś nie zagrało. Okej, nie no, dobra, wszystko mi zagrało, po prostu modulo to jest, trochę źle powiedziałem, modulo to jest po prostu końcówka, która nam została z dzielenia, czyli nasza reszta. Nasza 3, tu nam wychodzi nasza reszta. Reszta 55 z 20, no to jest, są dwie całe i zostaje nam 15. Więc moglibyśmy zrobić, że jeżeli 20 będzie naszą liczbą, którą chcemy podzielić, no to żeby otrzymać na przykład końcówkę, możemy użyć kilku metod. Czyli zrobić tak. 55 modulo 20 podzielić przez 20. Wiemy, że to będzie liczba mniejsza, więc wtedy jak zrobimy coś takiego, no to otrzymamy 0,75, czyli dobraliśmy się do tego. No ale okej, czy można jeszcze inaczej? Inaczej to zrobić? Tak. Jak już poznaliśmy metodę int, to możemy zrobić coś takiego, że jeżeli zrobimy sobie 55 przez 20, odjąć 55 przez 20. Trzeba pamiętać, że Python ma już wbudowaną w głowie, w całej mechanice działania, czyli kolejność wykonywania działań. Czyli najpierw robi dzielenie, a następnie robi odejmowanie. Czyli tu zrobimy tak, że tu nam wyjdzie wartość całkowita i odejmiemy od tego to, co nam powinno wyjść. Czyli zamienimy sobie to, bo wyjdzie nam liczba na i minusie. Czyli najpierw otrzymamy pełną liczbę, czyli 2,75 i od tego odejmiemy liczbę całkowitą, czyli 2. I dostaniemy z powrotem 0,75. No i dotrzymaliśmy taki wynik, jaki chcieliśmy. Dobra, to mamy zrobione. To teraz warto by było zastanowić się jeszcze nad operatorami. Możemy zrobić coś takiego, że czy 5 jest większe od 3? No na logikę jest większe od 3. Dlatego otrzymamy tutaj true. Co się stanie, kiedy zmienimy to w drugą stronę? Kiedy właśnie zmienimy to w drugą stronę, czyli otrzymamy, że 5 jest mniejsze od 3, no to na logikę wiemy, że to nie jest prawdą. Więc jeżeli wyświetlimy to sobie, otrzymamy wartość false. Czyli zwracamy działania, z takiego działania nasz typ będzie boolean. Więc wiemy, że możemy odwoływać się do różnych rzeczy. Czyli wiemy, że tak. Wiemy, że jest dodawanie jako plus, odejmowanie jako minus, mnożenie jako gwiazdka. Jednak kreska ukośna to jest po prostu dzielenie, gdzie nam zwraca liczbę z przecinkiem i nam wychodzi, czy jakbyśmy zrobili sobie na kalkulatorze. Podwójna kreska oznacza nam, że to jest, że to jest wartość całkowita. Wiemy też, że możemy pomnożyć naszego stringa, czyli jeżeli coś chcemy napisać ileś tam razy, to po prostu zamiast pisać to tyle razy, tak jak napisałem sobie tu, to można napisać, że to jest 14 razy wypisz nam gwiazdkę. Możemy do tego jeszcze na przykład dodać, że chcemy zrobić, dodać 13 razy prostą kreskę, dodać 14 razy, niech jest znowu będzie hash. Też tak można zastosować i widzimy, jak w krótkiej linijce napisaliśmy sobie coś takiego. Czyli widzimy, że na stringach możemy dodawać. To jest tak samo, jak dodaliśmy te 5 plus 5,
Jeżeli byśmy chcieli napisać 55 piątek, no to po prostu zamiast 55 razy pisać 5, no to piszemy 55 razy string z piątki. To właśnie są ważne te typy, żeby to właśnie rozróżniać. Ok, czyli widzimy, że możemy porównywać. Porównywania nam nawet będą potrzebne przy ifach, które zrobimy już na kolejnej lekcji. Stąd właśnie chciałem już dzisiaj to poruszyć, żebyśmy mogli wejść z takim totalnym działaniem. Więc mamy to przerobione, mamy jak dostawać wartość całkowitą, no to możemy jeszcze zrobić, że na przykład czy 5 plus 5 jest większe lub równe 10. No wiemy, że większe nie jest, ale spełniony jest warunek równe, bo to oznacza większe lub równe. Możemy też zrobić, że print 5 plus 5 jest mniejsze lub równe 10, no to na logikę wiemy, że warunek też zostanie spełniony. To sobie poddzielamy, żeby to było w miarę spoko wyglądało. Więc też warunek jest spełniony. Natomiast jeżeli sobie poucinamy te znaki równa się, na przykład tu ucięliśmy w tym dolnym, to wiemy, że 5 plus 5 nie jest mniejsze od 10, no bo one jest równe, czyli otrzymamy false. To jest po prostu logiczne zachowanie naszego działania. O czym jeszcze chcę dzisiaj powiedzieć? Ostatnią rzeczą, którą już powiem, będzie potęgowanie. Potęgowanie. Dlaczego akurat zostawiłem je na sam koniec? Ponieważ możemy to zrobić za pomocą podwójnego użycia 5 do potęgi na przykład do drugiej. I to jest dwa razy użyta nasza gwiazdka. Czyli jeżeli użyjemy dwa razy gwiazdki, no to to oznacza po prostu potęgowanie. Czyli 5 do potęgi drugiej, no mamy 25, chcemy zrobić do trzeciej. Też użyjemy sobie tego dwa razy gwiazdki, która oznacza nasze potęgowanie. Czyli też mamy 5 do potęgi trzeciej, czyli możemy też napisać sobie inaczej, że to jest 5 razy 5 razy 5. To jest identycznie to samo. Więc otrzymujemy dwa razy ten sam wynik. Tylko że widzimy, że na przykład ile razy to sobie napisałem to? 2, 4, 6, 7, no to po prostu tu wystarczy nam zmienić na 7 i mamy to samo działanie. Oczywiście możemy to jeszcze używać za pomocą innych bibliotek. Co do bibliotek, później dojdziemy do biblioteki Math, Random, tam też będziemy później szukać Matplotlib, OS, ale to będzie dopiero wszystko w późniejszym czasie. Mam nadzieję, że typy danych i najprostsze operatory matematyczne, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie, znajdowanie reszty, wyciąganie wartości całkowitej jest już jak najbardziej jasne. Jeżeli film się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału, dania łapki w górę i do oglądania kolejnych filmów, jak i też filmów, które są nagrane o grach. Ale żeby właśnie zacząć tworzyć te gry, trzeba przejść przez te podstawy, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko działa, dlaczego tam tak szybko to przechodzimy, jak dostajemy się do list, do słowników, które później wyciągamy, co nasza postać ma robić. Więc zachęcam, żeby przerobić cały ten kurs początkowy, żebyśmy mogli wejść w tworzenie gier już z wiedzą. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.